Dostęp do bezpiecznej, taniej i czystej energii to główny cel budowy SMR-ów małych reaktorów jądrowych, jakie planuje zbudować PKN Orlen. To również nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Mała energetyka jądrowa to nie jest już tylko wizja przyszłości. Do 2030 roku chcemy zbudować w Polsce co najmniej jeden nowoczesny i w pełni bezpieczny SMR, zapewnia prezes PKN Orlen. Ten reaktor będzie drugim reaktorem, który powstanie. Oczywiście w pierwszej kolejności powstanie w Kanadzie, w Darlington. Oczywiście następny reaktor powstanie w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. To jest bardzo krótki czas. To jest czas, który nam jest potrzebny. My musimy bardzo mocno inwestować w energetykę, byśmy mieli energetykę, która zdecydowanie wzmocni nasz przemysł, wzmocni naszą konkurencyjność. Jak dodał prezes Obajtek, jest również zapewnienie o finansowaniu inwestycji. Został podpisany list intencyjny między Exi Bankiem a DFC, można powiedzieć bankami amerykańskimi, można powiedzieć agencjami, które są pod nadzorem rządu amerykańskiego i kongresu. Ten list mówi o wsparciu 4 miliardów dolarów na budowę w Polsce i nie tylko floty SMR-ów. To jest bardzo ważne wydarzenie, to jest bardzo duże wsparcie. To bardzo ważny dzień dla przyszłości Polski, zaznacza premier Morawiecki. Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii, energii elektrycznej, energii cieplnej. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła w jak najkrótszym czasie zapewnić. Jesteśmy na takim etapie, że to kwestia czasu, gdy powstanie pierwszy SMR. Inwestycja ma coraz więcej zwolenników, zaznacza prezes grupy Synthos. Mamy zabezpieczoną technologię, technologię od firmy, która ma prawie 80 lat doświadczeń. To jest 10. generacji reaktor, a nie nowy reaktor. To, o czym powiedział pan prezes Obajtek, bezpieczeństwo pasywne oznacza, że ten reaktor w przypadku jakiegokolwiek problemu wyłączy się samoczynnie, zarówno bez udziału operatora, ale również bez udziału dodatkowych zewnętrznych czynników, czyli nie potrzebuje do swojego wyłączenia dodatkowej energii. Technologia działa, tak? Drugi element tej technologii to jest paliwo. Paliwo, które dysponuje GE Hitachi, jest jedynym licencjonowanym na świecie paliwem w tej chwili. Więc uważam, że jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej ścieżce. Jeżeli chodzi o finansowanie i o trafność tego wyboru, no to dwa komponenty. Jeden to jest OPG, czyli Ontario Power Generation. Spędziło 3 lata ewoluując wszystkie dostępne technologie, te, które będą w przyszłości dostępne na tym rynku. Mieli budżet 150 milionów dolarów, dokonali takiego wyboru. Nasza wiedza o atomie oczywiście jest żadna, tak? Więc musimy się oprzeć na tych, którzy operują się jednostkami atomowymi, którzy mają naprawdę bardzo duże kompetencje w tym obszarze. Gdzie powstaną SMR-y? Wstępnie wytypowano kilka potencjalnych lokalizacji, w których możliwa byłaby realizacja tej strategicznej inwestycji. To od analiz wyjdzie, w którym momencie rozpoczniemy pierwszą inwestycję. My oczywiście mamy wstępne generalnie analizy w tym zakresie, ale jeszcze poczekamy z ogłoszeniem. To jest około 2 lat badań bardzo szczegółowych, bardzo specyficznych. Uważam, że jesteśmy w stanie w 2026-2027 rozpocząć już inwestycje. Pragnę zaznaczyć, że strona kanadyjska już rozpoczęła tę inwestycję. Jedną z takich potencjalnych lokalizacji jest Ostrołęka. Jak podkreśla prezydent miasta, to ogromna szansa na rozwój regionu. Ja nie ukrywam, że my chcemy, żeby powstał pierwszy w Polsce reaktor tego typu w Ostrołęce, ale to, co dzisiaj padło odnośnie Kanadyjczyków, że oni są przed nami, ja uważam, że jesteśmy w stanie to nadrobić, więc chcemy, żeby powstał pierwszy na świecie, właśnie w Ostrołęce. A dlatego, żeby pokazać, że się da, bo my, kurpie, lubimy wyzwania i chcemy pokazywać, że jak wszyscy mówią, że się nie uda, to i ja, moi, że tak powiem, współpracownicy, ale i wszyscy w naszym całym mieście i powiecie, lubią te wyzwania, a ja szczególnie mówię, no to patrzcie. I to dlatego chcemy to zrobić w Ostrołęce jako pierwsi na świecie, po to, żeby Ostrołęka stała się
takim czołowym, wiodącym technologicznym ośrodkiem, nie tylko w Polsce, na pewno w Europie, a może i na świecie, żeby przyjeżdżali do nas, czy już u nas mieszkali, mądrzy ludzie, żebyśmy się dzielili tą wiedzą, tą dobrocią, którą naszą kulturą, ale też bezpieczeństwem. Zanim zapadną ostateczne decyzje co do lokalizacji SMR-ów, spółka Orlen Synthos Green Energy będzie przez kolejne 2 lata szczegółowo analizować możliwości budowy pierwszego małego bloku jądrowego. Może on powstać w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, SSE Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz okolicach Warszawy. Małe bloki jądrowe to jednostki spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. W energetyce jądrowej procedury bezpieczeństwa są na bardzo wysokim poziomie i każdy nawet najmniejszy wypadek powoduje to, że te procedury bezpieczeństwa są nadal wzmacniane. To jest bardzo duże podobieństwo właśnie do lotnictwa. Uważam, że energetyka jądrowa jest jedną z najbezpieczniejszych technologii wytwarzania energii, tak jak uważam, że lotnictwo jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Oczywiście zawsze coś się może zdarzyć, natomiast kwestia zabezpieczeń, kwestia tego, dlaczego reaktory jądrowe są tak drogie, właśnie ze względu na zabezpieczenia. Tam nie są podwójne, potrójne, poczwórne zabezpieczenia. Zabezpieczenia grawitacyjne, o których tutaj mówiliśmy, a więc działające zupełnie niezależnie od ingerencji człowieka. Jeżeli cokolwiek się zdarzy, to te masy wody w sposób grawitacyjny zatapiają reaktor, chłodzą reaktor. A więc dzisiejsze technologie uważam są absolutnie bezpieczne. Jedna instalacja SMR zabezpieczy potrzeby około 300-350 tysięcy gospodarstw domowych. Zastosowanie nowoczesnej amerykańskiej technologii to także gwarancja wysokiej wydajności. SMR będzie mógł wytwarzać w sposób ciągły energię przez 60 lat z możliwością przedłużenia produkcji do 90 lat.